drugi dzień w Warszawie mamy. Dzisiaj w planie sparingi, jakieś tam zadaniówki, WCA. A ja oczywiście zaczynam spacerkiem nad Wisłą. Oczywiście przy Narodowym. A tak na dobrą sprawę z misiem pędzimy do Syrenki, skleić z nią piąteczkę. A jak już skleimy piąteczkę na szczęście, no to szukamy kawusi i lecimy na Trenio. No i tak to właśnie wygląda. Wszystkie drogi prowadzą do WCA. Tak jest. Ciach, idziemy. I wchodzimy. Dzięki, cześć. Jesteśmy. Cześć. 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 O, siemano. O, tu Diego, cześć. Witam cię. O, uszanowanko. Przyjechałem się trochę posparować. Uśmiech do kamery. Yeah. Tutaj jest. Siemano, trener. Siemano. Jak robotę trener robi? Powiem wam, że najlepsze tarcze w Warszawie. Naprawdę. Kilka razy miałem tą przyjemność. Pracuj, Darko, pracuj! Yo. Słuchajcie, subskrybujcie, tak to się mówi? Tak. Oglądajcie, dajcie lajki, także oglądamy, patrzymy na Don Diego. Jedziemy. Dobra, będzie skończony, czas powoli się żegnać z chłopakami. Siema, WCA. Bardzo fajna przygoda. I patrzcie, kto tu siedzi. Zamiast trenować, to telefon. Właśnie skończyłem trening, o. Także mam prawo się posiedzieć na telefonie. To prawda. Siemano, witam. Cześć, cześć. Witam cię, byczku. Dobrze, no. Później będę, wiem, że będę na TikToku, na Instagramie wszędzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dokładnie, no kręcę kurczę vloga pierwszego swojego w życiu na YouTube, także coś tam działam. Także tak, trenowałeś, sparowałeś, tak. Ja dzisiaj wytrzymałeś tam. Wiem jak jest, widziałem jak tutaj kurczę przewalałeś, kurczę żelazo trochę, drążki i te sprawy. Ale no widzicie, niełatwo jest żywo od ulicznego fajtera, nie? Widzicie, można być nie wiadomo jakim kozakiem, nie wiadomo jak dobrze walczyć, ale zawsze są te mankamenty, jak to na mojej tarczy z trenerem Złotkowskim. O właśnie, na zmęczeniu łapy opadają, no i się dostaje w cymbał i są przez to nokauty. Teraz czas najwyższy zawinąć mandżów do domu. Autka oczywiście czeka. No i co, kończy się moja wizyta w Warszawie. Jeszcze przy okazji właśnie wywiadzik nagraliśmy dla warszawskiego boksu. No i co, lecimy, po drodze jeszcze jakaś szamka i można pędzić z powrotem na Rzeszów. Sprawdzić, co tam dobrego podają i czy smacznie. Generalnie okazało się, że to tylko jedzenie na wynos, ale miła pani pozwoliła mi zjeść w środku, także zabieramy się do roboty z misiem. No,
No. 12 seconds later. No, burgerek opędzlowany i powiem wam, że polecam. Razem z misiem. Fryteczki wzięliśmy sobie na wynos. Patrzcie, jaki zachód tam się robi. Buzię widzę! Twarz widzę! Ale do sedna. Na pewno będę tutaj przyjeżdżać po drodze do Warszawy. Bo w końcu, jak chciałem ostrego burgera, to dostałem ostrego burgera. Lecimy dalej. Czas najwyższy podsumować dzisiejszy dzień. Bardzo fajne sparingi zrobiłem sobie WCA z chłopakami. Kurczę, szkoda, że tam tylko nagraliśmy urywek. Ale no, fajnie to wyglądało ogólnie, jak ja w dużych rękawicach się z nimi pizgałem, a oni wszyscy w rękawiczkach do MMA. Więc, ale ogólnie naprawdę, na plus wszystko. No i na sam koniec te tarcze z trenerem Złotkowskim. No już zajechany jak świnia, ale myślę sobie, no nie mogę odpuścić, bo naprawdę masa wiedzy. No i w ogóle widzieliście, jak mnie trzaskał tam, oklepywał po twarzy, bo ręce opadały już same z siebie. Ale no co, lecimy dalej. Następne odcinki z vloga na pewno będą się pojawiać. Może nie jakoś regularnie, ale będę starać się robić to tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Pozdro.